Cześć, dzwonię do Was w sprawie dziwnego obiektu, który zbliża się do naszej planety, a nazywa się WT1190F. Pierwszy raz zauważono go już w 2013 roku. Od tamtej pory kilkukrotnie pojawiał się na ekranach radarów. Na początku wydawało się, że jest to zwykły kosmiczny okruch, natomiast dalsze badania wykazały, że obiekt jest pusty w środku. W internecie od razu zawrzało. Pojawiały się teorie, że być może jest to jakaś technologia obcych skierowana na Ziemię. Jednak naukowcy bardzo szybko zdementowali te pogłoski, twierdząc, że jest to najprawdopodobniej pozostałość po naszym podboju kosmosu. Jakiś pusty zbiornik albo któryś ze stopni rakiety. Na tyle, na ile mogli, naukowcy wykluczyli kosmiczny śmieć będący pozostałością jakiejś ostatniej misji. Dlatego też zaczęli się zastanawiać, czy nie jest to pozostałość po pierwszych misjach Apollo. Okazało się, że krąży on wokół Ziemi po bardzo wydłużonej orbicie, której najdalszy punkt znajduje się dwa razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc. Tym razem jednak nie minie naszej planety, ale wejdzie w jej atmosferę, a zdarzy się to dokładnie 13 listopada. Astronomowie wyliczyli również miejsce, w którym ewentualne resztki tego obiektu uderzą w Ziemię. Będzie to Ocean Indyjski, także nie ma żadnego zagrożenia dla ludzi. Najprawdopodobniej jednak całość spali się podczas przechodzenia przez ziemską atmosferę. Nie wiemy, co to dokładnie jest, ale wiemy, że sami to wyprodukowaliśmy. Być może przed samym wejściem w atmosferę uda się obiekt zidentyfikować. Cóż, pozostaje nam czekać do 13 listopada. Przypomina nam to jednak, jak bardzo zaśmiecony jest kosmos dookoła kuli ziemskiej. Znamy ponad 20 tysięcy dużych obiektów, które orbitują wokół naszej planety i prawie 500 000 mniejszych niż mały kamień. Każdy z nich to potencjalne zagrożenie dla satelitów, statków kosmicznych, stacji orbitalnej czy astronautów odbywających kosmiczny spacer. Na szczęście pojawiają się coraz bardziej śmiałe koncepcje kosmicznych śmieciarek i systemów, które pozwolą nam oczyścić orbitę. Dajcie znać, czy chcecie odcinek na ten temat. Jeśli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, oczywiście w komentarzach zadawajcie swoje pytanie, no i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w środę.